Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu W Sieniu Imperium. Ze mną jak zawsze mój gracz Werner Gorder. Oraz nasz MGR Rupert ze wsi Hojten. Tak, a dzisiaj wraz z Nowym Rokiem zabieramy się za temat, który zwyciężył w naszej zeszłorocznej jeszcze ankiecie, czyli Marienburg. Wielu z Was prosiło to, żebyśmy się tym zajęli, więc bardzo się cieszymy, że możemy to zrobić. Dodam, że żeby uzyskać jak najwięcej informacji o tym mieście, przebijaliśmy się przez podręcznik do pierwszej edycji Marienburg Salt Down the River. I tutaj od razu chcę tak zacząć taką notką na boku, bo jest to dodatek do pierwszej edycji i z racji, że Marienburg jako miasto wciąga wiele rzeczy z całego świata Warhammera, prawda, mamy tam rzeczy z Indu, mamy elfy z Utulanu, jest wspominany często Kataj i tak dalej, to trzeba wziąć pod uwagę, że ten świat wtedy, kiedy wychodził ten podręcznik, działał troszeczkę inaczej, był troszeczkę inaczej opisany niż ma to miejsce teraz. Zresztą pomiędzy edycjami też wiele się rzeczy zmieniło, bo tak, żebyście mieli obraz tego, jak to jest przedstawiane w podręczniku, to mamy tam na przykład fragmenty o tym, jak to imperialna szlachta, kiedy była ich miasto atakowane przez orki, postanowiła przekupić te orki i dogadać się z nimi, żeby zamiast atakować ludzkie miasta, zaatakowali las Laurelorn leśnych elfów. Podobnie mamy złote karty kredytowe wydawane przez krasnoludy w Marienburgu. To znaczy, wiesz co, akurat jeśli chodzi o złote karty kredytowe i właściwie pomysł na to, że można mieć kredyt u kogoś i mieć taki dowód na ten kredyt, no to jeszcze to nie łamie kanonów dzisiejszego Warhammera, no przecież. Znaczy, ja nie twierdzę, że to jest łamanie kanonu, tylko że jest troszeczkę inne podejście. W ogóle się strasznie zdziwiłem, bo tak jak to czytałem, bardzo fajnie się czyta ten podręcznik, tak myślałem, że to ta pierwsza edycja na swoich początkach, kiedy ten cały świat był jeszcze taki sklejany na szybko i tak dalej. Nie. To nie jest prawda, to rok wydania to jest 1990. Dokładnie. I to jest jeden z ostatnich tak naprawdę dużych dodatków do pierwszej edycji. Wewnętrzny wróg chyba wtedy miał już trzecie wydanie, tak naprawdę kolejny reprint. Niedługo potem wyszły Królestwa Magii, no i 6 lat później wyszła druga edycja, więc to jest właśnie obraz takiej pierwszej edycji w pełnym rozkwicie. I powiem szczerze, jak to czytałem, to też troszeczkę żałowałem, że już tak teraz nie gramy, chociaż staramy się jednak z tego czerpać. I zastanawiam się, czy by kiedyś nie wrócić właśnie do takiej szalonej pierwszej edycyjnej wersji Warhammera, gdzie właśnie można się dogadywać z goblinami i orkami i je przekupywać. To znaczy, wiesz co, no ja tutaj muszę ci się przyznać do kilku rzeczy. Mm-hmm. Przede wszystkim, im więcej czytałem ten podręcznik, zresztą w ogóle tak mam, że im więcej znajduję i szukam jakichś informacji na temat danego regionu czy danego zagadnienia w Warhammerze, tym bardziej żałuję, że tych sesji mamy jednak tak mało i nie jesteśmy w stanie odwiedzić wszystkiego. Bo no niestety żałuję, że akurat w tym momencie nie jedziemy do Marienburga, ale może to się kiedyś zmieni. Natomiast jeśli chodzi o te takie konflikty związane z lorem, to prawda jest taka, że one nie są jakoś szczególnie duże. To jest, Marienburg jest tak dużym miastem, tyle rzeczy tam się łączy, że te fragmenty, które tam piszą, na przykład, że nie wiem, że imię króla w Bretonii się nie zgadza, czy że trochę się zmieniły relacje, że te elfy, że Asurowie wyglądają trochę inaczej teraz w czwartej edycji niż wtedy wyglądali, nie było tego podziału. Czy że właśnie tak jak wspominałeś, no orki zostały całkowicie zmienione, zielonoskórzy, ich lore się całkowicie zmienił, teraz już się tak za bardzo z nimi dogadać nie można, choć można ewentualnie próbować z hobgoblinami. Więc wiesz, masz kilka sposobów na to, w jaki sposób mógłbyś troszeczkę zmienić to, co jest napisane w tym sourcebooku i nadal będzie pasować. Bo to jest największe miasto Starego Świata i wiele dziwnych rzeczy tam można spotkać. Tak, jak najbardziej. Zresztą tutaj trzeba też dodać, że to jest naprawdę świetnie napisany, moim zdaniem, podręcznik, pomijając. Tak, tak. Naprawdę, bardzo fajny. Bardzo fajny. Zabawnie się go czyta, bo żartów jest absolutne mnóstwo. Ale tak odnosząc to do zestawu startowego do czwartej edycji, bo wielu z Was może mieć jakieś z tym doświadczenia, tutaj również mamy to podobnie opisane, że mamy te wszystkie dzielnice, najciekawsze miejsca, które tam można znaleźć, ludzi odpowiedzialnych za te miejsca, czyli czy to są karczmarze, czy kapitanowie straży i tak dalej. Ale pomijając to, że mamy na przykład statystyki tych wszystkich NPC-ów, to co mi się bardzo spodobało, jest przy każdym NPC-u fragment, których innych NPC-ów zna, jakie z nimi ma układy, czy się lubią, czy się nie, czy mogą sobie pomagać, czy się widują, czy coś takiego. Więc to jest świetna rzecz i ten podręcznik jest do kupienia na DriveThruRPG za chyba 10 euro. My go tak kupowaliśmy. No i naprawdę warto polecić, jeżeli dla kogoś język angielski nie jest przeszkodą, a chce mieć całe, duże, takie portowe miasto rozpisane ze wszystkim. No tak, wiadomo, że ten podręcznik ma swoje lata i to widać w tym, jak wygląda, ale mi się wydaje, że jest naprawdę fajną i bardzo przydatną i strasznie dużą księgą różnych ciekawych i wartych rzeczy, tak? Nawet do czwartej edycji może się ludziom przydać, więc polecamy, mimo że nie jesteśmy za to sponsorowani. No ale tak.
Tak, no właśnie nie tutaj o samym podręczniku, tylko może więcej o mieście, bo... To też mi się wydaje, że wystarczy tego podręcznik jest bardzo, tak, ten podręcznik jest bardzo fajny, ale to nie o tym dzisiaj. Dokładnie. Więc koniec tego przydługiego wstępu, zacznijmy o samym Marienburgu. No właśnie, miasto Mariusa, prawda? Czy jak po naszemu by było Malbork. Taka ciekawostka, Marienburg to Malbork po polsku. A w lorze Warhammera to miasto Mariusa, tego pierwszego władcy plemienia, które udało się do Delty Rejku i tam założyło, no z różnych powodów, ale udało się i tam założyło właśnie miasto na lagunie, trochę na wyspach u ujścia Rejku. Tak. I troszeczkę na ruinach, bo swego czasu był tam wielki port właśnie Wysokich Elfów. Nie podejmę się próby wymówienia tego, jak to miasto Wysokich Elfów się nazywało. I niech tak zostanie. Marienburg troszeczkę przypomina te inne wielkie miasta portowe, o których rozmawialiśmy już wcześniej, tam jak Sartosa czy Lotern, bo ma być tym amalgartem kultur i zderzeniem różnych rzeczywistości, różnych części tego świata Warhammera. Mhm. Więc tutaj pewne rzeczy będą wydawały się znajome. No ciekawe jest to, że on leży, prawda, pomiędzy Imperium a Bretonią, mając tą swoją słynną imperialną przeszłość jako prowincja, z czego udało mu się pozbyć tego statutu prowincji, ku wielkiemu smutkowi wszystkich kolejnych imperatorów i prawych słynów Imperium. Oraz wielkiego teogonisty Sigmara. Dokładnie. Sam Marienburg jest też mocno wzorowany, przynajmniej tak, jeżeli chodzi o nazewnictwo i klimat i język, na Holandii. Tak, i cała ta walka wyzwoleńcza jest trochę wzorowana na wojnie 80-letniej Zjednoczonych Prowincji Niderlandów przeciwko Hiszpanii, a właściwie przeciwko Habsburgom. Dokładnie, więc to są takie, powiedzmy, pierwsze inspiracje, jakie widać i jakie można łapać, jak chcemy coś prowadzić w samym Marienburgu. Ale to jest tylko wstęp. Potem, co jest ciekawego, co tak naprawdę odróżnia miasto od wszystkich innych, to jest tak, że tutaj w ogóle rezygnujemy z jakiejkolwiek szlachty tak naprawdę. Szlachta jest wspomnieniem przeszłości. Są jeszcze jakieś tam pozostałości starych rodów, które niby mają herby, ale muszą się zajmować czymkolwiek innym, żeby przetrwać, w sensie parać się jakąś tam finansową pracą. Ciekawe jest to, że mamy osobne dzielnice, tak, bo mamy osobną dzielnicę elfów wysokich. I to jest też ważna kwestia, bo wysokie elfy w tym mieście pełnią większą rolę niż można początkowo uznawać. To nie jest tak, że one tylko mają swoją dzielnicę. Nie tyle, że jest dzielnica, co jest autonomiczny fragment miasta, który jest pod władaniem Wysokich Elfów. Właściwie jest wysuniętą placówką Phoenix Kinga w Starym Świecie. Tak, dokładnie. Zresztą tam mamy też taką informację, że cała ta niepodległość Marienburga udaje się w dużej mierze utrzymywać dzięki temu, że mają właśnie podpisane traktaty nie tylko handlowe, ale i sojusznicze z Wysokimi Elfami. I tam jest również zapis o wzajemnej pomocy w razie ataku. No i ten zapis został poruszony właśnie wtedy, kiedy udało się Marienburgowi zdobyć, wybić na niepodległość. W 1429, jeśli dobrze pamiętam. I tu jest pierwszy taki mały problem kanoniczny, ale o tym wspomnę. Mianowicie Marienburg podpisał ten traktat w 2150 roku kalendarza Imperium. I to byłoby coś świetnego, żeby odnieść to do tego, że zawdzięcza to nowemu Phoenix Kingowi, czyli Finubarowi żeglarzowi. Problem polega na tym, że ten został królem 13 lat później. No cóż. Bo te lory się po prostu troszeczkę rozjeżdżają. Troszeczkę rozjechały, ale to pasowałoby do Finubara, prawda? Pasowałoby, tak. Na pewno by to zrobił, gdyby ktoś nie zrobił tego 13 lat wcześniej. Czasami się takie, wiesz, to ma 40 lat już prawie. Tak. To się trochę się zmienia, to, że ktoś się pomylił o 13 lat, to nie jest wielka różnica. Dokładnie. Zresztą 13 tu jest pewnie nie bez powodu. Ja myślę, że skaweny maczały w tym palce. A może ktoś się po prostu pomylił w przeliczaniu lat z kalendarza Imperium na lata panowania z Finubara. No po prostu miał być 0, a był minus 13. No. Może być. Ale właśnie to jest ważny fragment. Wydaje mi się, że jak chcecie prowadzić w tym sesję, to jest ważna myśl do rozegrania tego, jak wygląda układ między Wysokimi Elfami a Marienburgiem. Jak to rzutuje oczywiście na pozostałe układy między Wysokimi Elfami a Imperium, Bretonię, no i całą resztę świata, bo to jest... Wiele rzeczy się o to opiera, jeżeli chodzi o funkcjonowanie Marienburga, jeżeli ktoś chce się w to ogryzać, bo może naprawdę grać tak, że nikt się tym nie będzie zajmował i też jest okej, ale dla mnie to zwróciło uwagę, tym bardziej, że tam jest jeszcze zapis o tym, że Wysokie Elfy mają wyłączność na handel z Lustrią. I że wszystkie towary sprowadzane z Nowego Świata do Starego muszą być sprowadzane przez Marienburg. Ale przez statki Wysokich Elfów. Tak. I to mówi wiele rzeczy, które nie do końca są aktualne, bo z tym handlem z Lustrią problem polega na tym, że nie bardzo wiemy, z kim oni handlują. To znaczy, to jest sugerowane, że są tam jakieś plemiona, z którymi te Wysokie Elfy mogą prowadzić handel, ale z tego, co wiemy o Lizardmenach, to prawdopodobnie
Nie są to oni, na pewno nie na wielką skalę. Jest trochę zgrzytów, jak chcecie do tego tak podejść naprawdę tak ogólnie, żeby wiedzieć kto z kim i dlaczego. Ale są też miejsca, które można by to bronić, prawda? Bo, a to jak te, najbardziej, tak swoją drogą, tak. Te twierdze Asurów w, wiesz, Zmierzchu i Świtu. Tak, tak. Zmierzchu i Świtu, dokładnie. No to oni muszą mieć jakieś rozeznanie w tym, co się dzieje u lokalsów, że tak powiem. Tak, to prawda. No ale z drugiej strony strasznie nam to spycha taką właśnie niedocenioną Estalię, która na dobrą sprawę nie może, wiesz, czerpać nic z Nowego Świata. A jednak to robi, gdyż ma tam swoje własne kolonie, prawda? Dokładnie, podobnie jest zresztą z Brytanią. Zresztą fakt faktem można to rozegrać tak, że takie są zapisy. Ale jaka jest rzeczywistość? Dokładnie. To, to troszeczkę inaczej działa. I wysokie elfy też wychodzą z założenia, że im się nie opłaca, powiedzmy, prowadzić otwartej wojny z tymi Estalijczykami czy Bretończykami. Tylko bardziej lubią od czasu do czasu po prostu pokazać kły i tyle, nie? Ale im wystarczy to, żeby ludzie po prostu zawali sobie z tego sprawę, a nie do końca się tego słuchali. Chociaż właśnie tutaj też jest problem, poruszaliśmy te kwestie, jak rozmawialiśmy o Lothrem, że wysokie elfy są przedstawiane jako właśnie kupcy, którzy naprawdę w dużej mierze obracają całym tym interesem związanym z Marienburgiem i z giełdą, o których pewnie zaraz coś więcej powiemy. W sensie oni nie grają tak jak wszyscy inni, oni są, jak to wysokie elfy, zwykle, wiecie, troszeczkę bardziej, troszeczkę więcej i troszeczkę bardziej arogancko. I same również zbijają na tym fortunę. Co, jak mówiliśmy, w nowszych wersjach Warhammera było to poruszane na tej zasadzie, że wysokie elfy już w zasadzie zawsze mają wszystko, co mogłyby chcieć, a w handel angażują się bardziej na zasadzie jakiejś tam części ich dyplomacji, bo po prostu wychodzą z założenia, że z ludźmi nie można się dogadywać normalnie, tylko trzeba tam jak dziecku dać jakieś cukierki albo, nie wiem, klejnoty. No, albo uzależnić, tak, albo uzależnić od siebie, bo jeżeli nie będą uzależnieni, to gotowi zrobić jakąś głupotę. Tak, więc tu jest troszeczkę kwestii do rozgryzania, jeżeli chodzi o taką właśnie ogólną wizję świata, ale tak, jak najbardziej można troszeczkę mniej na to zwrócić uwagę, albo po prostu sobie jakoś to rozpisać i tyle. I plus, no, plus wysokie elfy i Elftown, czy tam jak się nazywa ta konkretna dzielnica, Elfgemente. Mm-hmm. O, Elfgemente. Mm-hmm. To nie jest jedyna taka enklawa w Marienburgu, prawda? W sensie, że w Marienburgu są inne? W sensie, tak, i z jedynym fragmentem Marienburga, który nie jest bezpośrednio zarządzany przez Marienburg, to jak najbardziej. Natomiast nie jest jedynym taką enklawą obcych zupełnie w tym mieście. Tak, bo mamy i krasnoludzką dzielnicę, mamy małą krainę zgromadzenia. Tak, mamy małą Tileę, mamy zresztą małą Estalię w sumie też. Jest Little China, czyli Little Katai. Tak, Little Katai i jest Nipponstadt. No właśnie, więc to jest zdecydowanie to miejsce, gdzie wszystkie fragmenty Starego Świata się spotkają. Chyba w naszym odcinku z Sarczosie mówiłem, że to było świetne miejsce, gdzie właśnie można zebrać drużynę, gdzie taką bardzo barwną i kolorową, gdzie każdy jest z innego zakątka świata i w Sarczosie to pasuje. W Marienburgu jest tak samo, nawet bardziej. No i oczywiście Marienburg ma podkładkę w postaci podręcznika w przeciwieństwie do Sarczosy. Takiego podręcznika to Sarczosa nigdy nie miała. Tak, i zapewne nigdy nie będzie miała. Ale zobaczymy. Może źle wróżę na początek roku. Nigdy nie mów nigdy, ale tak, jest fantastycznym, barwnym miejscem, w którym się spotykają, mogą spotkać ludzie, no i nie tylko ludzie, z całego Starego Świata i nie tylko z całego Starego Świata, gdzie jest miejsce na każdą najdziwniejszą historię właściwie. Tak, poza tym każdy tak naprawdę z każdym może niejako się integrować, bo w dużej mierze odpada nam kwestia klas społecznych i systemu społecznego. A mówiąc, że nam odpada, mam na myśli, że wyrzucamy stary i bierzemy nowy. Tak, to znaczy odpadają rzeczy związane ze szlachtą, bo w Marienburgu żaden się kupiec nie będzie patrzył na takie rzeczy jak nie, tytuły czy herby czy coś takiego, że to są bzdury. Ba, nawet bycie szlachcicem jest troszeczkę passé na swój sposób. Liczy się geld i to, ile można go zarobić bardzo szybko. No a kiedy mówimy o pieniądzach, złocie Marienburgu, no to nieuchronnie musimy powiedzieć kilka słów o giełdzie. Tak, zresztą tak kwestia, przez jakie miasto było inspirowane Marienburg, zapewne było ich wiele, ale myślę, że Londyn tutaj może, no to jest myślę, że właśnie kwestia różnych podejść. Ja tam widzę Londyn z racji właśnie tego, jak bardzo giełda jest wspominana i zresztą mamy East End i West End bodajże gdzieś tam się pojawiają w opisach. Jest, ale jednocześnie widzę tam Amsterdam i widzę jednocześnie Wenecję. Tak, bo to nie jest tak... Tak, a wszystko to ma to wspólnego ze sobą, że wszystko łączy się przez właśnie handel. Handel i porty. I przez pieniądze i porty, tak. Dokładnie tak. Jak najbardziej. Więc tak, właśnie jedno z takich ważniejszych miejsc w Marienburgu jest giełda.
Co ciekawe, mamy w podręczniku też przygodę, która opiera się tylko i wyłącznie o kwestie spekulacji giełdowych. Przeglądałem ją, bardzo fajna, chociaż jak ktoś chce ją poprowadzić, to myślę, że przygotowanie sobie tabelki w Excelu może być pomocne. Ale tak, przygoda w podręczniku jak najbardziej opiera się tylko i wyłącznie o kwestie manipulacji giełdowych i spekulacji. I takie rzeczy trzeba wyjaśniać graczom właśnie, jak działają brokerzy, bo to jest ta stara giełda, jak najbardziej tam, prawda, gdzie tak, tam wszyscy krzyczą na siebie, jak pamiętamy te stare filmy amerykańskie, Trading Places, o, może ktoś kojarzy. Bo to jest taka giełda, prawda, z tymi kawałkami papierów, kupię, sprzedam, kto po ile, wszyscy krzyczą. I jest to również coś takiego, co jest bardzo, myślę, warhammerowe, mimo że tego zwykle na sesjach nie widzimy. Więc warto spróbować. No i minus jest taki, że gracze mogą dojść do wniosku, że bardziej mi się opłaca handlować na giełdzie niż szukać potworów po jaskiniach, tak? No, można by próbować bardziej grać na giełdzie, ale to nie jest po pierwsze proste, po drugie nie jest tanie, bo tam też byle poszukiwać przygód nie może postawić swojej stopy na parkiecie giełdowym i zacząć krzyczeć, że on tu ma do sprzedania dużo skarbów po smoku. To prawda, ale każdy może wynająć brokera, który za odpowiednią opłatą, liczoną od transakcji, tak, dokona zakupu danych aktywów. No tak, tak, ale no wiesz, giełda to jedno, giełda ta znajdująca się w Suddock, tam gdzie jest siedziba tego, to jest jedno, tam gdzie się przekrzykują, to jest jedno miejsce. Druga to jest giełda towarowa, kiedy przypływają statki wysokich elfów z odpowiednimi towarami, to tam jest, też się robi licytacje na to wszystko, więc to jest inna rzecz, ale to też prowadzone przez to, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam. Mm-hmm. A ważne, co jest ważne? Ważne są władze giełdy. Tak, to prawda. Zresztą nie tylko giełdy, ale i całego miasta. No tak, ale to się właśnie przeplata w taki sposób, że no właśnie. Z jakiegoś powodu, nie? Z jakiegoś powodu nie wiadomo do końca, kto rządzi tym miastem, bo oficjalnie ociera się trochę o herezję wreszcie Starego Świata, ale oficjalnie Marienburg jest właściwie, ale nie mówcie tego nikomu, demokracją. Tak. Oficjalnie. Tak, oficjalnie. Do tego mamy również dyrektoriat, który jest niejako takim zrzeszeniem 10 najbardziej bogatych i prestiżowych rodzin kupieckich Marienburga, który niejako tym wszystkim zarządza i te rodziny wybierają jednego przedstawiciela, w jego ręce oddają niejako klucze do bram miasta i on pełni tę formalną, pokazową funkcję zarządzania miastem, tak? No trochę zacząłeś od innej strony jakby, bo kiedyś Marienburg no, miał swojego, Westerlands, przepraszam, całe, tak, miało swojego władcę. Najpierw króla, potem podbite zostało to przez imperium bodajże w 510 roku, jeśli dobrze pamiętam. No i stała się to baronią. Tak. No i ten baron tutejszy, miejscowy, w imieniu imperatora w Aldor, wtedy nie musiał to być Aldorf, ale tak dobra, imperatora w imperium, sprawował tutaj władzę, no ale z powodu różnych wydarzeń i tak dalej, oraz tego, że jest to miasto portowe, w którym handel zawsze będzie miał większy wpływ niż gdzie indziej, no ci miejscowi kupcy zaczęli domagać się dostępu do zasiadania w instytucjach, no władzy, prawda? No i tymi instytucjami tutaj mamy dwie, jakby niższa izba i wyższa wyspa. Niższa izba i wyższa izba. W sumie niższa wyspa i wyższa wyspa to pasuje do Marienburga jako do systemu władzy. No w zasadzie pasuje. są to wyspy w morzu, właściwie no mamy taki parlament, który nazywa się Staatsrat, który składa się właśnie z dwóch izb. Jedna to jest Reichskammer, a druga nazywa się Bürgerhof. I Reichskammer jest wybierany, przedstawiciele, którzy zasiadają w Reichskammer, są wybierani z właśnie tych dzielnic Marienburga oraz dystryktów znajdujących się poza miastem, bo prowincja cała nie ogranicza się tylko i wyłącznie do Marienburga. W Marienburgu skupia się zdecydowana większość mieszkańców i aktywności tego całego regionu, ale to nie jest jednak wszystko. Więc mamy tą niższą izbę i wyższą izbę. No i kiedyś nad nimi był władca, ten baron. No ale barona już nie ma, no bo zginął podczas wojny z chaosem 200 lat temu, w 2300 roku, razem tam z Magnusem Pobożnym walczył, ale zginął walcząc za imperium w Kislewie. No i pojawił się problem. No i właśnie miejscowi kupcy zaproponowali w ramach takiego kompromisu, bo ktokolwiek by kontrolował Marienburg, złamałby status quo w imperium, a na przykład no nie pasowało to wielu ludziom, no i miejscowi kupcy zaproponowali taki kompromis, w ramach którego oni przejmą jakby władzę. Cesarz się zgodził. Na miejsce barona powstał tytuł właśnie Staatsholder, co jest oczywistym nawiązaniem do Holandii, dynastii urańskiej i tak dalej, i tak dalej. I on pełni tą funkcję jakby honorowo. To jest tylko reprezentacyjna funkcja. Władzę za to
pełni dyrektoriat. Dyrektoriat składający się z właśnie tych 10 wpływowych rodzin oraz przedstawicieli najważniejszych kultów w mieście, czyli kultu Manana, Heinricha, Wereny i tam chyba jeszcze kogoś teraz nie pamiętam, Shelley chyba. Mhm. Był też kiedyś oczywiście Sigmar, ale w tym momencie nie ma z powodów związanych właśnie z tym, w jaki sposób przebiegało odłączanie się Marienburgu od Imperium. No i tak, no i główna władza jest formalnie w rękach dyrektoriatu, a nie do końca formalnie w rękach właśnie dyrektorów giełdy, którzy takim zupełnym przypadkiem pokrywają się z tymi 10 przedstawicielami najważniejszych rodów kupieckich, którzy zwykle zasiadają w dyrektoriacie. Tak. Ja jeszcze... Więc jest to dość skomplikowane, przepraszam. Plus nie można zapomnieć o tym, że jeszcze na to wchodzą gildie, które mają zawsze swoje własne kanały wpływania na decyzje tych i rodów kupieckich, i tych swoich przedstawicieli niby w parlamencie, w tym Rijkskamer. Więc to jest taka ciekawa mozaika, w którym dużo rzeczy się dzieje, wybory są naprawdę przeprowadzane i ludzie naprawdę wybierają tych przedstawicieli i tak dalej, ale ta oligarchia i tak, nawet jeśli się podgryzają nawzajem w konkretnej sprawie, to ogólnie stają zawsze murem ze sobą po to, żeby nic się nie zmieniło, żeby to dalej oligarchia, te najważniejsze rodziny rządziły w mieście. Czasem się zdarza, że ktoś, jakaś rodzina upadnie, któraś zostanie wymieniona na to miejsce, to prawda, ale co do zasady cały system zostaje taki sam już od kilkuset lat. Nihilnowi można powiedzieć. Ja bym tutaj dokładnie jeszcze dodał jedną taką kwestię. Jak mówimy o tych 10 najbogatszych rodzinach, można mieć złudzenie, że one są w miarę równe w swoich wpływach, co oczywiście nie jest prawdą. Mamy jedną, która zdecydowanie przoduje przed całą resztą i mamy też kilka, które wiadomo, że są niejako na wylocie z tej zacnej grupy, ale właśnie ważne jest to, żeby wiedzieć, że w skład tych osób decydujących mamy na pewno przedstawiciela wysokich elfów, mamy na pewno przedstawiciela krasnoludów i niziołków, jeśli dobrze pamiętam też, więc jest takie mocno właśnie zaznaczone, że to nie jest tak, że tylko ludzie Marienburg tworzą, tak? I ma to też przejaw w wybranych władzach, przynajmniej takich. To znaczy, jeśli chodzi o tych krasnoludów, to jak najbardziej. Jednym z tych domów kupieckich jest krasnoludzki dom kupiecki, najważniejszy. Natomiast wysokimi elfami, no to Exarch jest władzą w tej, w Elfgemente, w tej dzielnicy elfów, ale oni formalnie są niezależni od tego. A to przepraszam, nie chciałem wprowadzać w błąd. Wydawało mi się, że ten, że jeden z tych elfów, bo tam jest ich troszeczkę opisany, kupieckich, że też ma ten, ale... Jak coś, znaczy, tak, jest... jak coś to w opisie dodam sprostowania. Elfy mają swoje własne rody, które zajmują się, swoje własne klany, które zajmują się obsługą i wszystkim związanym z codziennym funkcjonowaniem tej elfickiej społeczności i tam mają swoją własną politykę i bardzo się ucieszyłem, szczerze mówiąc, jak się okazało, że właśnie z tych opisanych afer, które tam były w podręczniku, była opisana afera starszego jednego z tych klanów, który okrył się infamią za to, że handlował niewolnikami i że to wyszło na jaw. Bardzo mi się to spodobało, bo to jest właśnie ten moment, który ja o tym wcześniej nie wiedziałem, teraz przy okazji przygotowywania się do tego odcinka to znalazłem, ale to bardzo, bardzo się ucieszyłem, bo to bardzo pasowało do tego, jak ja widziałem te elfy w Lothern i te ich podejście do ludzi takie ambiwalentne dość i myślę, że no to jest ciekawa sprawa. No tak, afera jest z tego powodu nie, że to robił, tylko że to wyszło na jaw. Tak, tak. Oni tego jako tak nie postrzegają za zbrodnię, czy coś złego. No wiecie, że elfy to z założenia chyba w każdej wersji mają tak, że patrzą na ludzi bardzo z góry, nie tylko dlatego, że są wyższe. No i właśnie jak tak odkrywamy kolejne karty Warhammerowych elfów, to wychodzi na to, że te wysokie, które mają być takie bardzo idealne, tak naprawdę są idealne tylko w swoim wyobrażeniu. Zresztą, dokładnie tak. Tak a propos dygresji, to ostatnio tak się zastanawiałem właśnie, bo jak czytałem ten podręcznik, no to tam o elfach jest dużo i jest też, jak wspomniałeś, są te klany. I są klany, które są dedykowane pewnym zadaniom. Więc jest na przykład elfi klan, który zajmuje się rozładunkiem statków. Między innymi oni się generalnie zajmują jakby całą obsługą taką fizyczną, portowo-podróżniczą. Tak? To są... to znaczy z tą fizyczną obsługą to nie przesadzajmy. Bardzo często używają do tego na przykład, nie wiem, żywioła. Albo... Znaczy to jest kolejna kwestia, że właśnie jedna z rzeczy, o których można wyczytać, to jest to, że tam na przykład w elfiej dzielnicy kanału są czyste, bo elementaliści elfi używają żywiołaków wody, żeby przepchnąć śmieci w inne dzielnice. Dokładnie, oraz jak najbardziej, jeśli czegoś potrzebują fizycznie zrobić, to nie zawahają się wynająć do tego ludzi, bo jeśli to będzie taniej niż składniki magiczne, to oni nie będą się wahali, żeby wynająć ludzi do tego za nie najlepsze stawki. Ale sprawa jest też taka, że ludzie... Wstęp do Elftown jest
taki kiepski i ciężko tam znaleźć pracę tak naprawdę dla wielu ludzi. Pomijając jakoś tam takie, wiecie, właśnie specjalna służba i tak dalej, to troszeczkę wygląda jakby elfy sobie tylko kupowały te rasowe zwierzątka, czyli takich odpowiednich ludzi do ich potrzeb. Ale takie typowe kundelki, które właśnie by służyły do tylko przenoszenia ciężkich rzeczy, nie do końca, więc jest ta... Nie mówię, że to się nie zdarza, ale mamy opisane jak najbardziej, że właśnie Pamyklan, który się zajmuje rozładunkiem, tam jest w ogóle właśnie problem, bo gildia dockerów bardzo się nie lubi z Elftown, bo nie dostają tam pracy ich ludzie. Oraz w ogóle mogą rozładowywać, bo mają swój własny port, swoje własne nabrzeże, przepraszam. Tak, dokładnie. No więc siłą rzeczy ktoś to musi robić i zwykle to są elfy w jakiś tam sposób, czy to już rozumiem, że pewne rzeczy mogą robić magicznie, ale ostatecznie rzecz biorąc są pewne rzeczy, no, które siłą rzeczy musi ktoś coś podnieść, coś przenieść, tak? To taka infrastruktura sama się nie utrzyma. I tak właśnie zastanawiam się, jak to jeszcze z tymi niewolnikami i tak dalej nam działa, gdzie mamy, prawda, zwykle przedstawiane te wysokie elfy jako te takie czyste, grzeczne, porządne i w ogóle wspaniałe. Tacy paladyni, tylko że bardziej na dobrą sprawę. A z drugiej strony mamy oczywiście te mroczne, złe elfy, które wszystko na zbrojach mają ostre i wygląda jak krzywe żletki, są złe i niedobre i niewolnictwo i mordowanie i kąpanie się w krwi Kaina. No tylko prawda jest taka, że z ludzkiej perspektywy to, czy jesteś na statku w porcie mrocznych elfów, gdzie zostałeś wzięty, bo zostałeś wzięty jako niewolnik, czy jesteś na statku w porcie wysokich elfów, bo zostałeś wzięty jako niewolnik, niewiele zmienia, prawda? Ostatecznie rzecz biorąc. Ja doszedłem do wniosku właśnie, tak zastanawiając się na tym, wiem, że to nie ma nic wspólnego z Barenburgiem, Megatagami, ale głównie z elfami, że wielkie rozróżnienie między elfami wysokimi a mrocznymi może polegać nie na tym, co one robią i się zachowują i co zwykle widać, tylko na ostatecznym ich ideale, jakby ich wyobrażeniu, tym, co powinno ich życie czy niejako społeczność osiągnąć, gdzie wysokie elfy wciąż uważają się w jakiś sposób za spadkobierców pradawnych i uważają, że cały ten świat jest ich spuścizną i do nich należy. Podczas gdy mroczne elfy są troszeczkę na zasadzie, że oni wiedzą, że to wszystko szlak trafi i należy się korzystać z życia póki można i ile można. Ale jedni i drudzy mogą robić dokładnie te same paskudne albo dobre nawet rzeczy i to w żaden sposób nie ma jakiegoś większego znaczenia tak naprawdę dla nich. Prawdopodobnie. Z perspektywy patrząc z zewnątrz jak ludzie. I przepraszam za dygresję, ale doszło do wniosku, że dziś trzeba się tym podzielić. Wiesz, generalnie ja jednak uważam, że jest pewna różnica na którym statku jesteś, bo jeżeli jesteś na statku wysokich elfów, to prawdopodobieństwo tego, że zostaniesz złożony w ofierze spada drastycznie. Natomiast, no tak, masz rację, no to mogłoby tak być, ale wracając do miasta. Tak, wracając do miasta, to myślę, że jeszcze ważne byłoby powiedzenie co nieco o religii. Jak najbardziej. Bo to też jest taka rzecz, która w miarę normalna, staroświatowa, no ale wygląda troszeczkę inaczej. Zresztą tu też jest kilka ciekawych rzeczy. No, zacznijmy od tego, że mamy ten w miarę standardowy panteon bogów, który wszyscy znamy i wyznajemy. Gdzie prym wiedzie Manan? Zupełnie przypadkiem, tak. Zupełnie nie wiadomo dlaczego. I to jest troszeczkę tak wiadomo, no mamy Talabheim z Talem, mamy Middenheim z Lurykiem, no i rzeczywiście Manan spełnia tę rolę w Marienburgu. Co ciekawe, to nie zawsze był Manan, nie od początku był Manan i to nie tylko był Manan. Bo Mariusz, o którym ty wspominałeś na początku przy historii miasta, jest aktualnie uważany za świętego generalnie kultu Manana. Manana. Tak, ale nie zawsze tak było, ponieważ był też inny bóg, de facto wciąż troszeczkę jest. Olowald. O, dziękuję bardzo. I Olowald jest teraz takim troszeczkę bardziej zapomnianym bóstwem w Marienburgu. Niemniej jednak wciąż ma swoją świątynię i wciąż ma swoich wyznawców. I to jest tak, że Olowald właśnie kiedyś był osobnym bóstwem, ale kult Manana uznał, że bardziej będzie opłacalnym uznać go jakby za po prostu kolejny aspekt Manana. I tak to działa, mimo że niektórym prawdziwym wyznawcom dawnego bóstwa to nie do końca pasuje i starają się z tym coś zrobić. Więc to jest taka jakby pierwsza mała taka herezja, schizma, która się robi w kulcie, bo mamy też drugą schizmę. Tego samego Manana. Wspominaliśmy tu właśnie przy Sartosie o bogu tak. Piratów i rekinów. Więc on również ma swoich wyznawców jak najbardziej w Marienburgu, prawda? Tak, czyli Stormfells. I on też jest właśnie czasami przedstawiany jako kolejny aspekt Manana, bo on jest tym aspektem tego wzburzonego morza bezlitości. Z drugiej strony wiemy też, że kapłani jednego i drugiego się absolutnie nienawidzą i to bardziej niż wszystkich innych, więc nie wiadomo jak to ugryźć. Ale to nie jest jedyna schizma, jakie ma miejsce w panteonie marienburskim, bo pomijając klasycznych bogów, właśnie jak tam wspomniana Verena, czy Shalia, czy
choćby Mor. Mamy również kult Sigmara w zaniku. Tak. Ta sytuacja kultu Sigmara w Marienburgu jest bardzo specyficzna. No bo tak, z jednej strony była swego czasu religia, no jakby nie było powiedzieć, no uprzywilejowana. Imperialna religia, prosto z Taldorfu i tak dalej, i tak dalej. No, problem polega na tym, że w tym momencie Marienburg już częścią Imperium nie jest. A ponieważ kiedy trwały walki, to wyznawcy Sigmara chcieli, żeby tak zostało, w sensie, żeby Marienburg nadal był częścią Imperium, to pojawiła się taka sytuacja, że próbowali otworzyć bramy dla wojsk atakujących. W związku z czym miejscowym się to bardzo nie spodobało, kult Sigmara wylądował na bardzo cenzurowanym i mamy taką sytuację, w której właściwie, no nie wiem, można by to porównać trochę do tego, jak kiedyś byli tak zwani księża patrioci za czasów PRL-u, albo dzisiaj w Chinach są. No masz taki kościół oficjalny Sigmara, który jak najbardziej uznaje niepodległość Marienburga i będzie stał za tym murem, bo musi. I masz kult Sigmara nieoficjalny, który uważa, że największą tragedią jest to, że Marienburg w tym momencie częścią Imperium nie jest i chciałby to odwrócić. I muszą się spotykać w podziemiach i w ogóle generalnie najlepiej poza miastem. I zaznaczmy, że ten nieoficjalny kult to jest ten lojalny wobec Wielkiego Teogonisty. Tak jest, tak jest. Ten tak. Oficjalny w Imperium, więc tak. I ten oficjalny w Imperium, a ten oficjalny w Marienburgu jest oczywiście nieuznawany przez Wielkiego Teogonisty i uważany za herezję. Dokładnie. I oczywiście mamy wzmiankę w podręczniku o tym, że Sigmar chyba o niczym nie wie, ponieważ jedni i drudzy kapłani potrafią sprawiać cuda, a ich modlitwy zostają wysłuchane. Co też jest dość ciekawe, jeśli weźmiemy pod uwagę, że właśnie jakby cała kwestia Sigmara polega na tym, żeby trzymać Imperium wspólne, zjednoczone i tak dalej, a jednak kapłani Sigmara w Marienburgu, który się odłączył i którzy uważają, że to jest okej, że się odłączył, nie mają problemu, żeby czynić wszystkie posługi kapłańskie i wciąż mieć łaskę swojego Boga. To jest ten element, który akurat ja bym, przechodząc do czwartej edycji, próbował jakoś przepisać, no ale to ja. Zdecydowanie. Jeszcze mamy jeden bardzo ciekawy kult w Marienburgu, pomijając Werenę, Szalię i tak dalej. No właśnie, Handryk, zwany też Heinrichem w Reiklandzie, przynajmniej w Bogenhafen. Tak, właśnie bóstwo też zapewne znane wszystkim z racji Bogenhafen i kampanii Wewnętrzny Wróg. W Marienburgu tak na dobrą sprawę gra drugie, jeżeli nie pierwsze skrzypce tak naprawdę najważniejszego bóstwa, bo Marienburg właśnie polega na tym, że pieniądz płynie, tak? Więc manan odpływania i Heinrich od pieniądza. To są zdecydowanie najczęściej wspominane bóstwa, z pewnością nie jedyne, ale tak jakby główne, na które należy zwrócić uwagę. Zresztą, co ciekawe, świątynia Heinricha działa troszeczkę też na zasadzie darmowej pomocy w prowadzeniu interesów. Oni mają też swoich brokerów na giełdach. Darmowej jak darmowej. To znaczy ofiara jest mile widziana. Zresztą w ogóle świątynia w Marienburgu doszła do wniosku, że ten, kto ma najwięcej pieniędzy, cieszy się największą łaską u Boga, więc powinien mieć z kolei najwyższe miejsce w hierarchii. Tak. Co, no, logicznie rzecz biorąc, ciężko się do czegoś przyczepić, tak? Mhm. Więc tak, kult Heinricha jest super, bo właśnie rzeczywiście, bo można ich znaleźć na giełdzie, generalnie można znaleźć ich wszędzie, gdzie są pieniądze. Myślę, że Werner będzie miał też jeszcze kilka rzeczy do powiedzenia o ich, to jest ich główny przedstawiciel? Nie, to nie jest ich główny przedstawiciel, to był po prostu przykładowy kapłan, on tam występował. No generalnie dzisiaj już by nikt takiego podręcznika nie wydrukował, zwłaszcza z taką ilustracją, jakbyście przypadkiem mieli okazję i ten podręcznik wpadł wam w ręce, to zwróćcie uwagę na przedstawiciela kościoła Henryka, który właśnie jego portret jest zamieszczony w podręczniku. Polecam. Dobrze, więc zostawimy takie ładne niedopowiedzenie. Ale tak, sam kościół naprawdę, no fajna sprawa, to też można rozgrywać. Zresztą mi się wydaje, że to jest też ważna rzecz, dlaczego grać i prowadzić w Marienburgu. Wydaje mi się, że to jest miejsce, w którym, jak wiecie, już macie dość tych sesji z chodzeniem po szlakach ponurych i tak, te wszystkie rzeczy związane z jesienną gawędą również. To jest miejsce, gdzie można naprawdę grać dużo na komedii, ale dużo na kontrastach, dużo na rzeczach, które wydają się całkowicie bez sensu, bo z jednej strony właśnie macie tych wierzących kultystów, którzy starają się zrobić po prostu tyle hajsu, ile się da, bo tego wymaga ich wyzwanie. Z drugiej są te elfy handlujące niewolnikami, mimo że są dobre i mają być nadzieją całego tego świata. Oczywiście
nawet nie zaczęliśmy teraz tematu, to jest bardzo ważny temat półświadka, który jest bardzo taką realną siłą w całym Marienburgu. Do tego oczywiście jeszcze mamy straż i to na miarę tej praczetowskiej, prawie że. Zresztą tak. jak ktoś z was chce prowadzić Pratchetta, Świat Dysku, Ankh-Morph, szczerze kupujecie ten podręcznik Warhammer, Marienburg i te wszystkie sesje na dobrą sprawę można tam zrobić. Zwłaszcza, że krasnoludzki dom kupiecki zajmuje się również ubezpieczeniami. Mm-hmm. Czekaj, co jeszcze mam z takich dziwnych... A, oczywiście jest elf, który zajmuje się pozyskiwaniem rzadkich i egzotycznych zwierząt. Krzykiem mody aktualnie są chyba czterorękie małpy. Jeśli dobrze pamiętam, czy to są małpy, które naśladują włosy? Jakoś, tak? Jest tego mnóstwo i wszystko jest dziwne, wszystko jest kolorowe, wszystko jest skądś tam. Oczywiście mamy też opium, właśnie dlaczego mi się kojarzył tak Londyn. Mamy opium kupowane i sprzedawane. Prosto z katek. Tak, jest gonienie za smokiem. Mamy też seryjnego mordercę, więc jak ktoś... Żeby to jednego seryjnego mordercę. A o jednej rzeczy nie powiedzieliśmy przecież jeszcze, bo Marienburg jest również, oprócz tego, że jest miastem portowym i handlu, to jest jeszcze miasto uniwersyteckim, jednym z największych ośrodków w ogóle wiedzy, więc do tego wszystkiego, wszystkie rzeczy związane z uniwersytetem, dziwnymi, nie wiem, wykopaliskami, badaniami historycznymi jakimiś, badaniami botanicznymi, ekspedycje naukowe, żeby was wysłali, to mogą was stamtąd wysłać ten, wiesz, Henryk, czyli ten uniwersytet, jest jednym z największych na świecie. Masz świątynię Wereny z największą biblioteką. Tutaj mówię, znaczy z jedną z największych. Chciałbym zauważyć, że jest właśnie oficjalna nazwa Szkoły Nawigacji i Morskiej Magii? Tak, barona Henryka zdaje się, co jest to nawiązaniem do Henryka Żeglarza. Właśnie, więc w Marienburgu zdecydowanie można wszystko. Chyba można z każdym, trzeba mieć tylko pieniądze, ale można je zdobyć. Z pewnością można je stracić, stracić można też dużo więcej. Nie wiem, to jest chyba dobry moment, żeby zamknąć dzisiejszy odcinek. Z góry mówimy, że tak, to jest tylko taki nasz pierwszy odcinek o Marienburgu, bo naprawdę akurat dla odmiany o tym jest mnóstwo informacji. Mamy gruby, fajny podręcznik, żeby z niego korzystać i opowiadać o rzeczach, które można tam znaleźć. Więc to jest nasz taki pierwszy odcinek wstępu do tematu, bo zakładamy, że jeszcze coś się o tym pojawi. Dodatkowo, jak wiecie, była ankieta, było tam też kilka innych rzeczy, o które prosiliście w swoich głosach i one na pewno też się pojawią na naszym kanale, więc wszystko w swoim czasie, my będziemy nad tym pracować, a póki co wciąż, jak zawsze, przyjmujemy chętnie wasze komentarze z pomysłami na tematy kolejnych odcinków, czy to mają być jakieś zupełnie inne rzeczy, czy co jeszcze byście chcieli, żebyśmy wspomnieli o samym Marienburgu, a oprócz tego jeszcze Werner przygotował małe co nieco. Mm-hmm. Jeżeli was interesują zasady pochodzenia, no to możecie to sprawdzić na naszej stronie. Tam się starałem, opierając się na tym, co tutaj mogliśmy znaleźć, przystosować się trochę do czwartej edycji. Dokładnie, więc u nas, pewnie wielu z was wie, na blogu publikowaliśmy dodatkowe zasady o zarówno twórców podręcznika do czwartej edycji, jak i teraz zaczynamy również robić rzeczy takie bardziej fanowskie, zarówno swoje, jak i od innych ludzi, którzy do nas piszą, więc tam możecie znaleźć różne rozszerzenia zasad. A póki co my już wam nie marudzimy, zostawiamy was, życząc wam, aby Heinrich w tym roku was pobłogosławił, dużo pieniędzy płynęło do waszych portów od Manana. A i żeby Ranald się do was uśmiechnął. Oj tak, a nawet i Katia. Zwłaszcza Katia. No to wszystkiego dobrego i sława Heinrichowi. Sława Heinrichowi.